witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Wewi. Dzisiaj będziemy odpakowywać... Co? Będzie unboxing paczki ze sklepu Bergo. Zobaczycie, co kupiłam Hakushi. Oczywiście, no bo komu innemu. I jest to w sumie najdroższa i największa paczka, jaką kiedykolwiek w swoim życiu zamówiłam, bo naprawdę... No było drogo, było drogo. Zaraz przyniosę w ogóle tą paczkę, wiecie co? Nie przyniosłam. Ile to waży? Dobra. Nie jest źle w sumie, moi drodzy. No i tak, i ona tak wygląda. Szybka, że jest bliska. Jest sklep Bergo. Aha, nożyk, w ogóle nie sugerujcie się tutaj tymi cegłami. Sorry za taką scenerię. Ale wszystko w budowie jest, wiecie, jak na budowie, nie? Więc się nie przejmujcie. Statyw jako grill w ogóle, no to nice. Kiedy nie ma kto cię nagrywać. Dobra, i robimy unboxing. Nie wiem, czy lepiej to na dół dać. Bo jak widziałam, wszyscy youtuberzy, jak nagrywają unboxingi, to dają na dół, ale dobra, ja tam do góry. Może się trochę przybliżę. Betoniara z tyłu, betoniara z tyłu, betoniara z tyłu. Wielka chwila. Ja nie mogę, tak się jaram tą paczką. O kurde. Żeby nic nie wchodzić, to musi być ładnie. W ogóle nóż ekspercki taki wykrzywiony. Prawie jak do kopyt, nie? Bo ja dzisiaj... Oczywiście ja wiem, co tu jest, ale jeszcze nie wiecie. Chyba, że po tytule, no sorry, po tytule wiecie, co tu jest. Ale no, zaraz zobaczycie. Konkretnie. Dobra. Co mamy najpierw? No ja ci normalnie to jest moje marzenie. Spełniłam moje marzenie, słuchajcie. Na początek zobaczcie to. Jest padzik, tak jakby czaprak, ale to się bardziej patnostwa. Ale super, tu ma jakieś, ja to może z bliska pokażę wam, bo tak to widzicie. Generalnie tutaj jest paczka z firmy Barefoot, czyli bardzo znana niemiecka firma, która produkuje sprzęty jeździeckie dla koni. Nie wiem, czy widzicie, widzicie? Jest Barefoot. Nie wiem, czy to się tak czyta, czy nie. Ale zobaczcie tutaj, jakie tutaj są w ogóle takie kółeczka. Nie wiem, jak to nazwać. A tutaj jeszcze sobie rozpakujemy to w środku. Zobaczcie, tutaj jest wełna. Ale, dobra. Najpierw może padzik. Najpierw trzeba wszystko po kolei, moi drodzy. Nawet jak ten odcinek będzie miał 20 minut. Ale... Ja nie wiem, co powiedzieć. Po prostu to jest cudowne. Ja cię sunę. Proszę. Tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę potem ujęcia z aparatu, to będzie lepiej widać. Ale na razie tak wstępnie wam pokazuję. A tutaj ma kłąb. Ale ktoś wymyślił, nie no, to serio jest po prostu wszystko dopracowane w 100%. O, tu macie futerko, czy to się w ogóle zdejmuje? Coś tu jest na rzep, coś tu jest na rzep. O, tak wygląda futerko. No, już się pewnie domyślacie, o co chodzi. Wypatrzę rozmiar tylko, czy jest dobry. Ale raczej tak. Dobra. Na sam koniec tam był sam. Kolejną rzeczą, to jest kolejna rzecz, moje marzenie, po prostu też to jest, nie wiem, mi się aż płakać chce. Przepraszam bardzo. Pad do jazdy na oklep. Jest też mój drogi parę futa.
ja mam tego najpierw. Moi drodzy, nie. To jest po prostu brak słów. Nie, to jest niesamowite. To jest po prostu... Jak to jest wykonane, porządnie, grube. Kurczę. Nie, nie, naprawdę, ja się tym rozumiem. I ta wełna tutaj. To jest po prostu kozak. Nie, naprawdę, no nie mam słów. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj na razie z bliska wam pokażę. Tak to wygląda. W ogóle nie wiem, czy w postprodukcji to postaram się trochę nasycić, bo na nagraniu to tak trochę słabo widać. O, tutaj macie na 100% bawełny. Super. Ale jak to ma tutaj w środku, też ma takie kuleczki, jakby to jest taka pianka. I ona amortyzuje strząsy. Mówię, że patrzę jazdy na oklep, no to musi być 100%. W końcu jazda na oklep jest możliwa na koniu, bez krzywdy dla konia. To jest po prostu najlepsze, co może być. A ja kocham jeździć na oklep. Więc to jest super rozwiązanie. Dobra. Nie wiem, gdzie to odkładać, miejsca nie ma. Ja nie wiem, jak to wyciągnę teraz. Została ostatnia rzecz, moi drodzy. Ale to jest po prostu nie. O kurde. Dobra. Wyciągamy. Ale jakie to jest leciutkie. Pewnie jeszcze nic nie widzicie. To tu w folii jest bąbelkowej. Jak to w ogóle? No momentu, bo coś mi tu leci. Jak to jest wszystko starannie zapakowane, dobrane. Sakra. O jacie. Idealnie. Ja myślałam, że to będzie bardziej kolor taki bardziej kasztanowaty, jak te pady w ogóle. Ale on ma taki ciemny brąz, czyli będzie pasować do ogłowia, które mam już, jak widzieliście. Ale super. I tak, moi drodzy, jest to siodło. Jest to siodło z Barefoota. Model Shiroki. O ile się nie mylę, jak tak się wymawia to. Zobaczcie. O kurde. Ale to pachnie skórą. No proszę, nie mogę, ja teraz wypłacę ze szczęścia. Zobaczcie to. Nie no, to jest po prostu coś pięknego. Może ja to położę jakoś. Nie, bo ja nie chcę, żebyś to podwróciło. Jesteś czyściutkie. Dobra, uwaga. Stoi. Okej. Nie, to jest niesamowite, moi drodzy. W ogóle jak chcecie odcinek o tym siodle. To jest, moi drodzy, siodło bezterlicowe. Czyli zbawione terlicy. Jak ktoś nie wie, terlica to jest tutaj pod spodem takie panele wystające. Pewnie kojarzycie to, każde siodło ma takie. Normalne z terlicą. A te siodło jest bez terlicy, czyli nie ma tych takich paneli tutaj grubych. I te siodło po prostu współpracuje z koniem w 100%. Jak koń zmieni masę mięśniową, to te siodło się dopasowuje po jakimś czasie do konia. Więc to jest super po prostu. Zobaczcie tą skórę, jak to wszystko pachnie, wygląda. Nie no, to jest niesamowite. Się nie mogę doczekać, aż usiądę na to. Jeszcze mam tutaj pokrowiec, ale super. Tutaj mamy panele, tak? Te na kolano. Chyba tak. Ja się tutaj zakłada na rzep pod spód. O, proszę. Tutaj się wpina. Można dopasować do siebie. No super. Tutaj w ogóle mamy wymienny łęk, czyli jak hakuś podrośnie, więc dopiero będę dopasowywać ten łęk, jak będzie miała 3 lata do jej kłębu grzbietu. Bo na razie to jest chyba M.
tak mi się wydaje, że wysyłają w rozmiarze średnim M, średni łęk. No i tylko to wystarczy zmienić, jeśli nie będzie pasować. A resztę całe siodło się dopasuje do konia. I mam nadzieję, że będzie idealnie. No hakuś, zobaczcie, tutaj w ogóle wszystko po angielsku. Ja to tak się nie znam na angielskim, ale możecie sobie... A tutaj niemiecki. I tu macie model i rozmiar siodła. Dobra, moi drodzy. Zrobię jeszcze parę ujęć aparatem. I ten. I zobaczycie, jak to będzie kozak wyglądać.